Witajcie na kanale Czarny Sport, a w dzisiejszym odcinku, czy Główna Komisja Sportu Żużlowego ukaże Piotra Pawlickiego? Czy Stal Gorzów straci sponsora tytularnego? Koronawirus w Polsce, czyli główny temat dzisiejszego odcinka. Na wstępie zachęcam do subskrybowania kanału Czarny Sport. My już lecimy z serią Speedway News. Jak wiadomo, Główna Komisja Sportu Żużlowego postanowiła, że wszystkie treningi na oficjalnych stadionach są zakazane aż do 1 kwietnia. A termin ten może się nawet przedłużyć. Bracia Pawliccy jednak trenują na Rancho Udajana, czyli o ojca braci Pawlickich. Piotr Pawlicki udostępnił również ten tor Szymonowi Schlauderbachowi. Po zdjęciach widzimy, że nawierzchnia jest naprawdę dobrze przygotowywana. Jednak czy Pawliccy złamali zakaz GKSŻ-u? Otóż nie. Zakaz dotyczy tylko oficjalnych stadionów, a to teren prywatny, więc Pawliccy mogą robić tam co chcą. Wybucha afera i hejt na braci Pawlickich, a zwłaszcza na Piotra, który by miał wykazać się nieobywatelską postawą. Dariusz Ostafiński i wielu innych dziennikarzy dosłownie uwzięło się na Piotra. Sam Peter tłumaczy sytuację w ten sposób. Niedługo zakażą nam się śmiać w tym smutnym czasie. Prezes Pro Support, pan Molik, tłumaczy, że musi dbać o dobro pracowników, dlatego jeden z jego projektów, Truly Work, będzie musiał się zakończyć, co znaczy, że Stal Gorzów straci ważnego sponsora, sponsora tytularnego. Stal Gorzów nie będzie jednak jedyną stratną drużyną. W tym roku ucierpią wszystkie drużyny żużlowe. Na Wyspach Brytyjskich koronawirus zbiera jeszcze większe żniwo. Mimo tego jeszcze 2 tygodnie temu rozegrano pierwsze zawody. Premier Anglii mówił, że wirus tylko ich zahartuje. Na szczęście Anglicy się opamiętali i żużel natychmiast został wstrzymany. Ale jakby komuś brakowało wrażeń, pierwszy turniej żużlowy w roku został odjechany. Inaczej wpływa to jednak na Polskę. Odwołane są turnieje Speedway of Nations. Na 8 sierpnia przełożono Speedway Grand Prix na Stadionie Narodowym. Media zaczęły spekulować. A co jeśli Grand Prix 8 sierpnia z powodu wirusa jeszcze się nie odbędzie? Podobno Stadion Narodowy ma wielki atut. Można mecze rozgrywać nawet w grudniu. Speedway Grand Prix na Boże Narodzenie? Co myślicie o tym? Pomyślę. Mnie nie przekonuje stanie na zimnie i obserwowanie w grudniu, jak zawodnicy mierzą się w Speedway Grand Prix. Niektóre media mówią, że jeszcze 2 miesiące i sezon żużlowy może się w ogóle nie odbyć. Pan Krzysztof Cegielski mówi, że kwarantanną powinny być też objęte media. Niepotrzebnie robią nagonkę. Przechodzimy teraz do sprawy związanej również z koronawirusem. Rohan Tangate, australijski zawodnik jeżdżący w barwach Orła Łódź. Parę dni temu Rohan Tangate uciekł do Australii, dosłownie uciekł, mimo tego, że jest tam więcej zarażonych niż w Polsce. Dostęp do świeżego powietrza jest łatwiejszy niż w Polsce. Możliwe, że większość zawodników zagranicznych będzie uciekało do swojej ojczyzny. Tam na pewno mają większy dostęp do treningów niż w Polsce. Ale żeby odcinek nie był taki smutny i nie był tylko o jednym temacie, przedstawiam wam nowy motocykl Chrisa Bombera Harrisa. Brytyjczyk chwali się, że lubi gustowne dodatki. No, trzeba przyznać, że ten motocykl naprawdę wygląda z klasą. Jak to mówi Chris, lubię wyróżniać się na tle innych. Powodzenia mu życzymy, jeśli sezon w ogóle w tym roku wystartuje. 38-letni Rafał Sząbierski, były zawodnik Rowu Rybnik i Włókniarza Częstochowa, spowodował wypadek i uciekł z miejsca zdarzenia. Najpierw zniszczonym samochodem, a później kontynuował ucieczkę pieszo. Podawał fałszywą tożsamość i miejsce zamieszkania. Odmawiał badania alkomatem. Obecnie siedzi w areszcie. Prawdopodobnie był pod wpływem alkoholu, ale jeszcze tego nie stwierdzono. Oj, szumina, szumina, miejmy nadzieję, że takich żużlowców będzie jak najmniej. A Rafałowi życzymy, by jak najszybciej opuścił policyjny areszt. Jak wam się spodobał ten odcinek, to zasubskrybujcie kanał, zostawcie łapkę w górę oraz jakiś miły komentarz. Do następnego odcinka. Na razie, cześć!